Cześć, cześć, cześć. Jest tutaj przed nami król i ten król będzie przed nas teraz sądzony. Mowa oskarżycielska Antonina Quintina, rodacy, obywatele, tytujący się niegdyś królem Francji Ludwik XVI, jest osądzony i ukarany za spiskowanie przeciwko ludowi. Ludwik, chcąc obronić władzę absolutną, spiskował przeciwko konstytuancie, wspierającemu ją ludowi Paryża. Wszyscy pamiętamy lipiec. Król ściągnął wojsko, 15 pułków i nakazał im otoczenie Paryża. Również dowodzenie przez barona mieli podejmować deputowanych oraz strzelać do obywateli, którzy stanęliby w obronie reform. I tak też uczynili. Pułk królewsko-niemiecki pierwszy przelał krew. Do niepowodzeniu tej intrygi Ludwik usiłował uciec za granicę wraz z rodziną, aby stamtąd spiskować z obcymi monarchami. Wow. Gdyby nie poczmistrz Duret, kto wie jak skończyłby się ten spisek. Ludwik nigdy nie porzuci myśli o zbrojnym wzrobieniu rewolucji. Wszak przed sierpniowymi wydarzeniami rozkazał podwoić gwardię szwajcarską stacjonującą w Tuileries. Na oczach rozrzewanych obywateli przeprowadził jej prowokacyjny przegląd. Lud nie miał wobec tego innego wyjścia i musiał uprzedzić atak króla. W kierunku Paryżan chcących udaremnić zamach stanu otwarto ogień, którego nie zaprzestano nawet pomimo ucieczki kapeta do zgromadzenia. Wow, tu się dzieje. Dobra. To narodowy spisek. O, 10 pytań. Poczmistrz Durek. Poczmistrz na końcu. Strzelanie do ludu. To jest oskarżenie. Obrona posiadanej władzy. Motyw. Ściągnięcie wojska. Nie. Sposób działania. Tak. Otoczenie Paryża. Sposób działania. Próba ucieczki z kraju. To jest oskarżenie. Na pewno. Spisek. Oskarżenie. Fałszywy paszport. O nie. Sposób działania. Tak. Stawienie rewolucji. Podwojenie liczebności gwardii. Sposób działania. Oj. Kapet jest dla... To imię jednego z moich przodków, ale nie moje. Nazywam się Ludwik August de Bourbon. Tak zwykłeś się nazywać, zanim nie podniosłeś ręki na lud, który obiecywałeś chronić. Jako król nie uczyniłem niczego złego, co byłoby wymierzone w oddany mej opiece lud. Kocham i nadal kocham moich poddanych. Sprzeciw. Zgromadzono dosyć dowodów na to, że Ludwik Kapet winien jest rady ludu francuskiego. Powinien być sądzony jak cudzoziemiec i nieprzyjaciel, a nie obywatel republiki. Republika. Zadane oskarżonemu pytania mogą podgrzewać atmosferę pośród niecierpliwej publiczności. No, zamieszki mogą być nawet. Okej, okay, trzeba uważać. Jedno pytanie tutaj jeszcze mi zostało do odblokowania. Ale motyw chyba. Dobra. I oskarżenie też. Aha, dobra. Czy oskarżony zamierzał obalić konstytuantę? Nie, po to zwołałem stany generalne pierwszy raz od pokoleń, a potem uznałem Zgromadzenie Narodowe, aby występować przeciwko niemu i koniecznym reformom. Zatem po co oskarżony po przekształceniu się Zgromadzenia w konstytuantę wezwał wojsko? Moi ministrowie nalegali, abym zadbał o bezpieczeństwo poddanych. Dość przewrotne tłumaczenie, zważywszy ilu z ówczesnych poddanych zostało zabitych podczas lipcowych wydarzeń. Szczerze ubolewam nad tym faktem, ale za to odpowiada dowodzący żołnierzami baron de Bosenwul. Wnoszę sprzeciw. De Bosenwul, czy Val, działał na rozkaz kapeta. Co oskarżony zamierzał zrobić z deputowanymi? Nic. Zgromadzenie, do którego przystąpiłem, uchwaliło nietykalność jego członków i zamierzałem tego przestrzegać. A jednak oskarżony nakazał wojsku ich pojmanie i zapewne uwięzienie, o ile nie stracenie. To nonsens. Wasze oskarżenia nie mają oparcia w dowodach. Moi przeciwnicy rozsiewają plotki, aby się mnie pozbyć. Dobra, zobaczymy dalej. Proszę wezwać świadka. Może tak. Tutaj jeszcze troszeczkę w tym menu.
opcje. Dźwięk, głośność ogólna, głośność muzyki, trochę ją tutaj ściszę. O, to już było. Trochę to muszę przewinąć teraz. O, no nie! Zablokowałem sobie pytania. Momencik. Jeszcze raz. Ściągnięcie wojska. To był sposób działania. Otoczenie Paryża. Sposób działania. Próba ucieczki z kraju. Oskarżenie. Spisek. Ej, nie. Spisek to jest oskarżenie. Fałszywy paszport. Sposób działania. No. Jeszcze raz, tutaj muszę to porobić wszystko. Zdobienie rewolucji to motyw i oskarżenie. Podwojenie liczebności to jest sposób działania. Strzelanie do ludu to jest oskarżenie. I tu motyw główny. Wszystkie pytania odblokowane. Tu przewiniemy, bo już to zrobiłem wszystko. Co oskarżony zamierzał zrobić z deputowanymi konstytuanty? Nic. Zgromadzenie, do którego przystąpiłem, uchwaliło nietykalność jego członków i zamierzałem tego przestrzegać. A jednak oskarżony nakazał wojsku ich pojmanie i zapewne uwięzienie, o ile nie stracenie. To nonsens. Wasze oskarżenia nie mają oparcia w dowodach. Moi przeciwnicy odsiewają plotki, aby się mnie pozbyć. Wow. Kto wydał rozkaz ognia? Marszałek de Bourgogne lub baron de Beausenval, to co jeden z nich powinien odpowiedzieć przed sądem. Nie otrzymali bowiem takich pełnomocnictw. Doprawdy z treści dokumentu wypisanego przez marszałka wynika co innego. Marszałek przekroczył swoje uprawnienia i posłużył się kłamstwem. Zaręczam całym swoim majestatem, nie wydałem takiego polecenia. To zajadły monarchista, któremu powierzono wojsko w celu obalenia rewolucji. On miałby działać na własną rękę bez wiedzy kapeta. Ludziom zdarza się robić głupie rzeczy. Wow, bawa chce uniewinnienia. Nieźle, tego się nie spodziewałem. Czy oskarżony zamierzał zbrojnie przejąć monarchię? Po co miałbym to czynić, skoro zgodnie z konstytucją byłem wówczas królem Francuzów? Dlaczego zatem zwiększono załogę Tuileries? Obawiałem się o życie mojej rodziny. Nie było tajemnicą, że podburzano Paryżan do zajęcia pałacu i pojmania nas, a co szczególnie celował pan Danton. Jasne jest zatem, iż gwardia była organizowana przeciwko mieszkańcom Paryża, którym wszak wielu poległo. Przeciwko przemocy i bezprawiu, a nie poddanym. Sędzia zły. Ja tak, jestem sędzią. Czy uskarżony uważał Paryż i jego mieszkańców za wrogów? Kategorycznie temu zaprzeczam i proszę o wyjaśnienie tego pytania. Jak możecie zaprzeczać, jeśli nie rozumiecie pytania? Wezwane przez określonego wojska otoczyły Paryż, tak jak się to czyni w przypadku wrogiego miasta. Żołnierze mieli tylko i wyłącznie zadbać o porządek publiczny w stolicy na czas obrad Zgromadzenia Narodowego. W Paryżu były już obecne siły porządkowe. Uważaliście je za zbyt małe? Cisza. Kto wam pomógł zdławić rewolucję? Ależ to jest bzdura. Chciałem jedynie przywieźć rodzinę poza Paryż, żeby oszczędzić im trudów domowego aresztu. Wszyscy wiemy, że europejskim władcom nie w smak są nasze idee. Wolność, równość i braterstwo. Szykowaliście wspólną, zbrojną interwencję w kraju? Stanowczo się tego wypieram. Nie istnieje żaden dowód na tak pozbawiony sensu zarzut. Nigdy nie sprzedałbym Francji. Kłamca. Trochę tu rośnie. Proszę powiedzieć, kiedy dowódca dokonuje przeglądu podległego mu wojsk? Uczono mnie, że gdy zajdzie potrzeba wzmocnienia ich karności oraz dodania im odwagi. Czyli przyznał oskarżony, że zagrzewał swoich gwardzistów do ataku na Paryż. Nie. Wokół pałacu jedno już było, pełno już było uzbrojonych obywateli, dlatego chciałem mym żołnierzom dodać otuchy przed obroną. Podkreślam, obroną mojej rodziny, której życie było zagrożone. Jeśli było zagrożone, to z winy oskarżonego, który nie po raz pierwszy gromadził wojsko przeciwko obywatelom. Panowie, późno rozglądam się tutaj za sędzią. Widzę bowiem samych oskarżycieli. Na czyjej ręce otwarto ogień?
Na mój, ale nie był to czas ataku, o nie. Gwardia miała tylko i wyłącznie siłą odpowiedzieć na siłę, bronić mojej rodziny w razie zagrożenia. Skoro tak, to powinna zaprzestać obrony, gdy oskarżony wraz z rodziną znaleźli się w Gromadzeniu Narodowym. W panice nie zdążyłem wydać takiego rozkazu, ale uczyniłem to niezwłocznie, będąc już w zgromadzeniu. O, kto dostarczył odrzeczonemu paszport, wystawiono nazwisko niejakiego Pineta. Mój kamerdyner, któremu nakazałem przygotowanie wszelkich formalności. W magistracie nie odnotowano wniosku o wydanie paszportu. Jaki mógłby składać kamerdyner oskarżonego? Nie wiem, jak to skomentować. W takim sądzie zwracam uwagę, że kamerdynera Ludwika Kapeta widziano przy ambasadzie austriackiej, która niewątpliwie postarała się o odpowiednie dokumenty dla uciekinierów. Ależ to tylko poszlaka, panie Tinwell. Kto tak zeznał? Wezwijcie go do sądu, niech to powtórzy. Nie ma takiej potrzeby. To dowód, zwłaszcza wobec zeznań oskarżonego. Mamy tutaj świadka. Poczmistrz. Czy obecny Ludwik przedstawił się świadkiem swoim nazwiskiem? No właśnie. Nie, w ogóle się nie przedstawił. Okazał się tylko dokument wystawiony na nazwisko innej osoby. Czyli starał się ukryć swoją tożsamość. Można tak powiedzieć. Po okazaniu dokumentu zwracałem się do niego nazwiskiem tam widniejącym. Nie spotkało się to z jego sprzeciwem. Jak zatem świadek rozpoznał tożsamość? Po wizerunku na papierowej asygnacji. Potem goniec przybyły od generała Lafayette'a rozwiał wszystkie wątpliwości, więc pośpieszyłem do Warems, aby powiadomić władzę. Czy wyjawił cel? Pytał o drogę do Montmedy, więc pokierowałem go do Warrens and Argonne, nie wiem, czy się to czyta w ogóle, przestrzegając, by Stangret zachował ostrożność, bo droga jest w kiepskim stanie. Czy oskarżony chce skomentować zeznania? Zeznania świadka potwierdzają, że nie miałem zamiaru uciekać, a odbywałem zwykłą podróż, jakiej może zażyć każdy wolny obywatel. I tyle! Statnik. Zobaczmy jeszcze teraz tak. Oczekiwany wyrok. Kara śmierci. Raport jest niedostępny w tej sprawie. Wow. Uniewinnienie, no to będzie mocne. Więzienie albo kara śmierci. Uznaje oskarżonego za winnego popełnianego mu czynu i skazuje na śmierć. Kara śmierci niestety. Królu, złoty, coś ci tu nie ufam. Wysoki sądzie, ludzie przed budynkiem są wściekli, zaraz może dojść do prawdziwego pogromu. W czasie plotka znaleziono ukrywane dowody z zdrady króla, ludzie oszaleli. Jakie dowody? Do niej wyjdę, resztę proszę o pozostanie na miejscach do mojego powrotu. People, what vexes you? Why are you so angry? The king lied to us! That coward ran from us! He'll surely run from justice as well! We found proof of the king's treachery in his secret iron cabinet! Tak zrobimy, o. Zacznij przekonywanie. Król nie wywinie się prędzej za długo gołymi rękoma. If he tries, I will kill him with my own bare hands. Any treachery committed against France will be punished with death. We shall examine new evidence, and if the rumors turn out to be true, I assure you that I shall behead this traitor myself. I will not let you down.
If the blood of traitors needs to be spilled, then it will be spilled. I shall. Ciekawe, czy to coś teraz da? Zaintrygowany, o tak, troszkę się tutaj tłum. Wpływ, reputacja, wszystko jest. To prawda, odnalazły się dowody winy Capeta. Coś podobnego. Proszę o odkrytego wyjaśnienia, dlaczego ukrył przed konwentem fakt istnienia sekretnej szafy i zdeponowanej w niej dokumentów. Niczego przed konwentem nie ukrywałem, bo i nikt nie pytał mnie o istnienie tego typu miejsc. Rozkaz zastosowany przez marszałka do barona, polecenie wydane przez ministra spraw wewnętrznych, list od cesarza, polecenie. Aha, to tu jeszcze mamy. Wow. O, chłopie. Jeśli wkrótce przybędziemy na ratunek, do tego czasu jednak proszę, abyś zebrał wierne ci wojska. Ostrzegę twoich poddanych, że surowe konsekwencje czekać będą tych, co na twój majestat odważą się targnąć. A tutaj rodzinkę sobie pościągać chciał. Ufamy, że z boską łaski, pomocą jego królewskiej mości zjawi się rychło w granicy cesarstwa, abyśmy mogli zapewnić mu bezpieczeństwo. O ty dziadu. Więc mamy tak, listy od cesarza, dowody, polecenie ministra, sposób działania, listy od księcia, dowody, próba ucieczki, tak, zdławienie, jeszcze jedno jest, zdławienie rewolucji. Kontrrewolucja. Polecenie ministra, dowód. Skoro wiedzieliście o planach cesarza oraz księcia Brunszwiku, dlaczego nie ostrzegliście Zgromadzenia Narodowego i Armii? Cisza. Nie dosłyszałem. Nie sądziłem, że ich groźby są poważne. To śmierdzi zdradą stanu. Cytuję. Moje wojska tylko czekają rozkazu. Czy to nie brzmi jak poważna groźba? Książę jest porywczy. Nie podejrzewałem, że może naprawdę zaatakować Francję. Czy oskarżony polecił korumpować deputowanych zgromadzenia w celu jego obalenia? Na tym dokumencie nie widnieje mój podpis, ale został odnaleziony w skryt należący do oskarżonego i jak jest tam mowa o królewskich podziękowaniach. Zachowałem go z myślą o procesie, jaki zamierzałem wytoczyć ministrowi Rolandowi. Dobra, coś tu kręci. O, kara śmierci, chłopie. Dlaczego zatem cesarz na krótko przed ową wyprawą pisał, że oczekuje oskarżonego i jego rodziny w granicach cesarstwa? To zwykły zbieg okoliczności. Cesarz najzwyczajniej w świecie lękał się o życie swojej siostry. Nie jest tajemnicą, że europejskie dwory posiadają wypaczony obraz rewolucji jako narzędzia wierzonego przeciwko monarchii. Dziwnym zbiegiem okoliczności były też wojska Montmendi, które miały eksportować oskarżonego właśnie na dwór austriacki. Przysięgam, że nie miałem z tym nic wspólnego. Czy oskarżony zamierzał wkroczyć do Francji na czele wojsk cesarskich? Nic podobnego nie planowałem. W liście cesarz wyraźnie pisze o krokach niezbędnych do przywrócenia Francji porządku. Nie wiem, jakie plany miał cesarz Leopold, ale wiem, że nigdy nie zgodziłbym się na przelanie francuskiej krwi. Dobra. No a to tu już kręci. Czy gwardia szwajcarska miała wesprzeć atak księcia na Paryż? Nie, nic z tej rzeczy, miała tylko strzec bezpieczeństwa. Kręci, to nonsens. Dobra, jeszcze to. Czy obywatel może nazwać ministra? Mamy tutaj list ministra zachęcający do korumpowania deputowanych konwentu. Dlaczego cesarz Leopold miał według oskarżonego pisać do niego listy? Bał się o życie siostry. Czy król wytłumaczył się jakoś z korupcyjnego polecenia dla ministra Rolanda? To był żart. Dlaczego król nie dostrzegł zgromadzenia o planach księcia?
Nie uznał gruźb za poważne. Chyba tak. Dobra. Wyrok. Kara śmierci, chłopie. Kara śmierci, niestety. Ciap. Wskazuje obywatela Ludwika Kapeta na śmierć na gilotynie. Wyprowadzić natychmiast. Niech żyje naród, precz z tyranem. Pięknie, wszystko na stówę. Dziabnięte. Punkty wpływu. Lud. Wow, 13, 10. Reputacja 7. Reputacja 7. Aż sobie tutaj przejrzę w hierarchii. Burel. Roland. Elliot. Tu poznaliśmy następnych. Ludzie są agresywni. Zobaczmy, jak się to skończy teraz dalej. Ale jestem ciekawy teraz, co się wydarzy. Jest zapisywanie. Wow, gilotyna. Cała Francja przyjdzie. Do they understand? Their excitement was stronger than the smell of the fresh wood the guillotine was made from. Do they know what's about to happen? Sheep that only now realize they used to have fangs and claws. One thought guides their clenched fists. To bow before the new, uncompromising idol with a shining steel crown. I too have felt their eyes on me, just like him. A silent assistant in this ritual of new faith. A random acolyte, scared, doubtful. Will not the old gods seek vengeance for this treachery? He abandoned them all too easily. I was unable to understand their screams. I only tasted the stench of their sweaty bodies. But I could hear one thing perfectly. Bring us the king. Dobra. Spróbujmy przemówić do tłumu. Tu przeczulenie. Oskarżony. Tu wycofanie. Nastawienie. Wycofanie. Przygotuj, wybierz podejście. Wycofanie. Tu może być pokora. Przeczulenie. A może tak. I tak. Pokora. Jako naród potrafimy być litościwi, ale pamiętajmy, że została popełniona okropna zbrodnia. No może tak. Odetnijmy głowę kolejnemu potworowi, który żywił się niesprawiedliwością. O, to byłoby lepsze tak, ale dobra. Reputacja minus 4. Holender. Mogłem to znowu... Mogłem to prowadzić lepiej. A, to ciągle. Ciach. Wow, tu mamy następne jakieś wątki. Ale to już chyba w następnym odcinku. Dzięki za uwagę. Hejka, cześć.